Ten dzień zaczął się tragicznie. W Brzydowie doszło do zabójstwa. 28-latek zabił 43-letnią kobietę. Następnie zaatakował jej 20-letnią córkę. Dziewczyna z kłutymi ranami klatki piersiowej i uda została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Napastnik został już ujęty przez ostrudzkich kryminalnych. Mężczyzna jest mieszkańcem Brzydowa, stąd był znany kobietom, ale nie utrzymywał z nimi kontaktów. Przedstawiciel rodziny nie potwierdził, by powodem tragedii mógł być zawód miłosny.